Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj pierwszy z kilku planowanych materiałów dotyczących chińskich bipodów i zacznę od ordynarnej podróby Atlasa 5H BT35 LW17. Bezirksschornsteinfegermeister. Czyli od takiej lawety służącej raczej do strzelań precyzyjnych, a nie do zastosowań w strzelectwie, nazwijmy to, taktycznym. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Po pierwsze, korpus wykonany jest z aluminium lotniczego 6061 i jest to korpus wysoko anodowany. To widać, to czuć. Sprzęt jest używany od jakiegoś czasu, jest używany dosyć intensywnie i nie ma na nim tak naprawdę najmniejszych śladów, no może poza jakimiś tutaj drobiazgami na tych stopkach, które zresztą są wymienne. Także jeżeli chodzi o powłokę, jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Dalej mechanizmy. Wszystkie działają bardzo, ale to bardzo płynnie. Nie ma najmniejszego problemu z przyciskami, nie ma najmniejszego problemu z blokowaniem nóżek na odpowiednich pozycjach, zarówno tych tutaj dostępnych, jeżeli chodzi o rozkładanie pod kątem, jak i tych dostępnych przy rozkładaniu na długość i wysokość. Mamy również pewne drobiazgi, na które warto zwrócić uwagę, no bo generalnie po tych drobiazgach też można zobaczyć, czy Chińczyk przyłożył się do roboty. Mamy tutaj takie bardzo ładne radełkowanie, które ma nam umożliwić pewniejszy chwyt, tak żeby to łatwiej rozłożyć. Podobnie jest sytuacja tutaj z tymi pierścieniami, które nam odblokowują nóżki do rozłożenia. Naprawdę widać, że Chińczyk tutaj nie oszczędzał ani na materiałach, ani z tego co widzę na kontroli jakości. Także jeżeli chodzi o jakość wykonania, no tutaj ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Moim zdaniem jest rewelacyjna. Zacznę od najważniejszego elementu w całym bipodzie, czyli od regulacji, czy też zakresu regulacji na nóżkach. Tak naprawdę mamy regulację w dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to tutaj na zasadzie góra-dół, czyli możliwość rozłożenia nóżki od 20 do 31 cm ze skokiem co 1,5 cm i tych skoków mamy dostępnych 5. Także mamy możliwość rozłożenia sobie właściwie na dowolnej wysokości. Kolejnym elementem, jeżeli chodzi o regulację tych nóżek, to jest oczywiście możliwość rozłożenia ich pod prawie dowolnym kątem. Mamy do dyspozycji kąt 45, 90, 135 stopni, to z tych takich kątów użytecznych. Mamy również kąty krańcowe, czyli 0 i 180 stopni, które służą tutaj do złożenia tego bipodu. Masa całkowita bipodu to 705 gramów, czyli jest naprawdę sporo. Natomiast dzięki temu mamy bardzo stabilną platformę do postawienia na tym tak naprawdę dowolnej broni do strzelania precyzyjnego. Kolejnym elementem, który jest wart uwagi, to ta kołyska, która gwarantuje nam możliwość ustawienia broni pod kątem do 15 stopni, plus minus 15 stopni. To sporo. I co więcej, ta kołyska daje naprawdę bardzo dużą stabilizację. To nie jest tak, że mamy jeden centralny punkt, na którym mamy postawioną całą masę i karabin może nam się gibać lewo-prawo, tylko mamy to rozłożone na większym obszarze, także pod tym względem jest to bardzo fajnie przemyślana konstrukcja. No i na koniec oczywiście montaż Quick Deploy, czyli szybko złącze. Tutaj mamy na szynę Picatinny. Oczywiście jest możliwość zastosowania tego również na bączku, natomiast trzeba wtedy użyć takiego sprytnego adaptera, o którym wspominałem w jednym z poprzednich filmów. Za naprawdę nieduże pieniądze, bo za 270 zł możemy dostać bardzo, ale to bardzo dobrze wykonaną kopię chyba jednego z najlepszych bipodów do strzelania precyzyjnego. Bipod, który jest wykonany naprawdę świetnie. Bipod, który ma wszystkie funkcje, które posiada oryginał, natomiast jest ponad 10-krotnie tańszy. Także czy jestem w stanie polecić go z czystym sumieniem? Tak, jestem w stanie polecić go z czystym sumieniem. Bipod strzelał na kalibrze 22LR, strzelał na 223 i strzelał na 308. Póki co trzyma się dzielnie i z tego co widzę, tak naprawdę tutaj nie ma co się zepsuć. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć.